właśnie być przez tą chociażby różnicę bardzo indywidualnie kształtowana, więc nie porównywać. A w przypadku bliźniaków też indywidualnie też są traktować. Indywidualnie. Nie, każdego człowieka trzeba traktować indywidualnie. Jeżeli coś zrobił jeden dobrze, tak, to trzeba pochwalić. Drugi ma swoją indywidualność. Każdy rysunek też jest inny. I prowadzi też pani warsztaty dla rodziców. Tak jest. Może coś więcej na ten temat. Czy rodzice chętnie się edukują? Bywa różnie, ale powiem, jakby tendencja jest wzrostowa. Coraz więcej mamy na szczęście świadomych rodziców, którzy zaczynają wiedzieć, czego pragną dla swoich dzieci albo czego im brakuje i w czym chcieliby jeszcze tą swoją wiedzę i swoje umiejętności poprawić, podszkolić. My, organizując warsztaty dla rodziców, bierzemy pod uwagę sugestie rodziców, czyli to, czego oni tak naprawdę potrzebują. Są zgłaszane tematy i z tego, co zauważyłam, właśnie budowanie poczucia własnej wartości jest taką naprawdę ważną ścieżką, gdzie rodzice potrzebują tego wsparcia też, jak postępować z dziećmi, żeby to po prostu zbudować u dzieci, tak, żeby one czuły tą swoją siłę i swoją moc. I to na warsztatach robimy. Również coaching, tak? Bo właśnie w rodzaju coachingu rodzicielskiego ja uważam zawsze, że najlepszym coachem dla dziecka będzie jego rodzic, tak? Ale jest jeden warunek. Tak? I to tutaj uczymy tego, ale na jedną rzecz musimy zwrócić uwagę. Jest to możliwe, ale wtedy, kiedy rodzic pozbędzie się tej takiej manii autobiograficznego oceniania dzieci, tak? Czyli ja w twoim wieku, albo jeżeli chcesz do czegoś dojść, to zrób tak jak ja. No niestety to nie pomaga. Nie pomaga, tym bardziej nawet jest to przyczyną do tego, że dzieci przestają z rodzicami rozmawiać, bo jak tylko próbują, to rodzic tak jak ten słoń wkracza w tą interakcję, tak, w tą dyskusję i mówi tak, powinieneś tak zrobić, ocenia, sonduje, daje rady, a to nie sprzyja tej dobrej komunikacji. Dlatego zachęcam, żeby to autobiograficzne słuchanie zamienić na empatyczne. Słuchanie. A na czym to polega? To też jest prosta rzecz, tak powiem od razu. Mając dwoje uszu i jedne usta, to jest taka podpowiedź. Dwa razy dłużej i więcej słuchaj, a tylko raz mów, tak? I to jest tak, natura nas tak obdarzyła i coś w tym jest bardzo mądrego. To znaczy najpierw staraj się zrozumieć, a dopiero potem będziesz zrozumiany, tak? I to powoduje, że dzieci też dużo chętniej otwierają się przed rodzicami. To jest taki element właśnie tego coachingu, który wprowadzony w rodzinie też buduje niesamowitą więź między rodzicem a dzieckiem i duże zaufanie. A to może na przyszłość przynieść bardzo dobre takie korzyści dla jednej i dla drugiej strony. Jak dziecko wejdzie w ten wiek dorastania... Tak, zaczną się jakieś problemy. Tak. A tak zawsze łatwiej się komunikować dużo z dzieckiem. Łatwiej, dużo A łatwiej. Czy w takim razie rodzice łatwo pozbywają się tych nawyków właśnie porównywania? Czy to jest ciężki orzech do zgryzienia? Nie, nie jest łatwo, aczkolwiek powiem, że cenią sobie to, że są samoświadomi właśnie, że są świadomi tego, że nawet jeżeli wrócą do domu i znowu popełnią ten błąd, to za drugim, trzecim razem już zdążą mieć tą autorefleksję zawczasu i postąpić należycie, bo ta świadomość im to daje, tak? Nie jest tak prosto, jak mamy te nawyki już wpojone i chcemy od razu zareagować, tak? I no trudno jest, ale świadomość... Trzeba policzyć do 10. Najlepiej. Ja to mówię czasami właśnie, że to taką metodę czerwonego światła najlepiej zastosować, czyli naprawdę to wystarczą sekundy zatrzymania się i wtedy w naszych głowach, w głowach rodziców dużo się zaczyna dziać i zdążymy odpowiednio zareagować po tych kilku sekundach zatrzymania się na tym czerwonym świetle. A uważa pani, że każdy rodzic może być dobrym coachem? No właśnie każdy, owszem, tak? Ale bez tej autobiografii, tak? Bez tego słuchania autobiograficznego, tak? Czyli nastawiamy się na to empatyczne słuchanie. I tak, wtedy myślę, że każdy, tym bardziej, że właśnie rodzic ma tą największą siłę takiego otwierania dziecięcego umysłu, tak? Bo to właśnie o to chodzi, żeby poprzez te rozmowy coachingowe otworzyć umysł dziecka, a nie dawać mu gotowe rozwiązania, tylko sprawić, żeby dziecko samo zaczęło myśleć.
to jest takie właśnie najlepsze w tym wszystkim. A na przykładach, jakie najczęściej problemy z dziećmi może rozwiązać coaching? To tak jak mówiłam, przychodzą troszeczkę zagubione osoby, czy rodzice przyprowadzają zagubione dzieci, takie, które właśnie troszeczkę z tą swoją tożsamością nie mogą poradzić, gdzieś są nieśmiałe, właśnie z takim poczuciem, zaniżonym poczuciem własnej wartości, które mówią na przykład, o, to mi się na pewno nie uda, tego nie dam rady zrobić, albo nie odważają się na podejmowanie nowych wyzwań, tak bym powiedziała. Bo to dla dziecka każdy nowy element jest jakimś wyzwaniem, czy nawet pierwsze pójście na basen. To jest, dla nas to jest coś naturalnego, bo my już ileś razy byliśmy na tym basenie, a gro dzieci boi się takich nowości dla nich, bo zupełnie nie wiedzą. Też uczymy rodzica, w jaki sposób przygotowywać właśnie dzieci do tego, żeby one chciały otwierać się na nowe rzeczy. I wtedy jest sukces. A skąd właściwie bierze się ten brak pewności? Czy to właśnie wychodzi od rodziców, czy może szkoła zabija tą pewność siebie? I tak bym powiedziała, bo właśnie i w szkole jest ta rywalizacja i rodzice też popełniają ten błąd, który no od wieku, bo to i za naszych czasów było, tak? A zobacz, jak Piotruś się uczy, a ty tutaj dostałeś czwórkę, jak przychodzi z piątką, to dlaczego nie szóstkę, tak? Ambicja rodziców przerasta możliwości często dzieci i to niestety też powoduje, że dzieci się wycofują. No, koledzy, koleżanki też powiedzą coś, ale to w pewnym momencie życia dla takiego dziecka to jest, ma większą wartość to, co powie ktoś z rówieśników, niż co powiedzą rodzice, tak? Więc dlatego trzeba zacząć wcześniej, żeby te takie rówieśnicze docinki nie uderzały zbyt głęboko, bo wtedy właśnie zaniżamy poczucie własnej wartości. A niech pani powie, czy często się pani spotyka z takim przekładaniem właśnie rodzicielskich ambicji na dzieci? Tak, często się spotykam. To jest bardzo szkodliwe, aczkolwiek powiem szczerze, że ci rodzice, którzy do mnie przychodzą, to już są rodzice, którzy jakby zauważają, że coś jest nie tak, tak? I wtedy oni są gotowi na to, żeby przyjąć jakieś informacje, jakąś nową naukę ku temu, żeby to naprawić, tak? Bo widzą, że jakby to inaczej wpływa na dziecko, znaczy zamiast mobilizująco, to najczęściej demobilizująco. I to jest właśnie ta. No właśnie, ale najpierw, pomoc. Żeby zanim ktoś przyszedł do pani, to pewnie musi zauważyć swoje błędy, przyznać się do swoich błędów, a to chyba nie jest takie łatwe, nie prawda? Nie jest łatwe i wielu rodziców znam takich, którzy uważają, że oni wychowują robią swoje dzieci perfekcyjnie. Tak, najlepiej jak można i w ogóle nie przyjmują żadnej krytyki, nawet wyrażanej jakby bardzo delikatnie, tak? Czy jak ja jestem nawet wśród znajomych i pokazuję, tak, żeby nie powiedzieć, że coś źle zrobili, czy no źle to zareagowali, pokazuję pewne zachowania, żeby może przez naśladownictwo zwrócić uwagę, że można inaczej zareagować. Są tacy oporni, że... Do których w ogóle to nie tak, przemawia. Tak, ale na szczęście mówię, akurat proponując moje warsztaty, trafiam z tym do ludzi, którzy chcą inaczej, którzy tak, chcą wychować coś zmienić. Swoje dzieci, dokładnie. Dokładnie. Zainicjowała pani jeszcze akcję Napisz kartkę do swojego dziecka. Co to jest za akcja? Tak, zainicjowałam kartki, tak, proszę bardzo. Zainicjowałam taką akcję, ponieważ bardzo często może tak, kiedyś mówiąc do mojej córki kocham cię przy znajomych, jedna z moich koleżanek ocknęła się, to były dzieci bodajże już dwuletnie, powiedziała, ojejku, ja swojemu synkowi jeszcze nigdy nie powiedziałam, że go kocham. Mnie to po prostu aż ciarki po plecach przeszły, ale okazuje się, że takie osoby też są. To znaczy wydaje im się bardzo często, że dzieci coś wiedzą, tak po prostu. Że po prostu czują. Tak. A to nie wystarcza. Dziecko oprócz przytulenia naprawdę potrzebuje tego, żeby jemu to powiedzieć, żeby ono to usłyszało.
I dlatego zainicjowałam taką akcję Napisz kartkę do swojego dziecka, żeby rodzic na drugiej stronie przygotowanej odpowiednio kartki przygotował dla dziecka taką właśnie ważną myśl, którą chciałbym mu przekazać, jakąś taką motto, ważny przekaz od rodzica dla dziecka. Coś, co jest czego dla niego ważne? Może boi albo wstydzi powiedzieć wprost, tak? I tak, bo też tak może być, bo często przychodzi nam trudno właśnie tak bezpośrednio powiedzieć to, ale ważne jest, że jeżeli taką ważną dla siebie i w tej relacji dla dziecka myśl zapisze i pokaże, omówi to z dzieckiem, to wnosi niesamowitą wartość właśnie w podbudowanie tego dziecka. Powiedzenie nawet zwykłego kocham cię dla niektórych jest bardzo trudne. Dlatego zainicjowałam taką akcję i w kartki uzupełnione pojawiają się, że są odsyłane do mnie na stronie internetowej www.fajnarodzinka.com. łamane przez kartki i tam można zobaczyć te wpisy rodziców, którzy już je odesłali. No a zachęcam, bo niektóre są bardzo takie wzruszające. Czy rodzice, którzy już korzystają z Pani usług i, no i zauważyli, że jest jakiś problem i udało im się go rozwiązać, jak oni podchodzą do tego? No korzystają z następnych rzeczy, to znaczy tak, na przykład w momencie, kiedy zapisali dziecko na przykład na małego lidera, to przychodzą na warsztaty, tak, żeby tak wciąga ich to, powiem szczerze, że chcą więcej i proponują nowe warsztaty z nowej tematyki. Bardzo interesuje ich teraz właśnie kwestia tego coachingu rodzicielskiego, znaczy jak stać się coachem dla swojego dziecka. I ten temat widzę, że wzbudza duże zainteresowanie, jest tam takim dreszczykiem emocji, co to takiego, co jakiś nowy rodzaj wychowania. W pewnym sensie nowy rodzaj wychowania, tak, bo już mówiłam, na czym opartego, tak, na tym zaufaniu i na tym otwieraniu możliwości dziecka, otwieraniu jego umysłu, dodawaniu skrzydeł, więc ta relacja. Ale rozumiemy, że to też nie są jednorazowe warsztaty, tylko to jest rozłożone w czasie, tak? Tak, proponujemy krótkie warsztaty, które na przykład tylko tak zarysowują temat, a w niedługim czasie też w marcu odbędą się takie warsztaty, które zagłębiają się, bo to już będą 4-godzinne, bo nie wszystko można, nie wszyscy też znajdują czas na 4-godzinne spotkanie. Dlatego dla niektórych 1,5 godziny w ciągu tygodnia gdzieś tam znaleźć, to muszą też z wyprzedzeniem planować. Dlatego tutaj no, dogodnie dla rodziców i dla szacunku dla ich czasu właśnie też mamy 1,5-godzinne warsztaty. Jest jeszcze jedna akcja, fajne dzieciaki, pochwal się swoim cudownym dzieckiem. To tak nawiązując do tej kartki, jeżeli ktoś ma problem po prostu z takim wyrażeniem czegoś wartościowego, takiego, co chciałby powiedzieć swojemu dziecku, to zaproponowałam właśnie taką akcję Fajne Dzieciaki. Tu już jest tylko i wyłącznie na stronie internetowej taka akcja po prostu zwykłego pochwalenia się swoim dzieckiem, jakie ono jest cudowne, co wzbudza nasze pozytywne emocje, takie szczególnie pozytywne emocje właśnie w związku z tym. I tam można zamieścić i zdjęcie swojego dziecka i napisać parę bardzo ciepłych i miłych słów. W czym to dziecko jest takie naprawdę ujmujące i cudowne. I jak najbardziej zachęcamy do tego, aby tak robić i zwracać uwagę na cudowne dzieci. Tak jest, bo wszystkie są cudowne. Wszystkie są cudowne, bez dwóch zdań. Wszystkich rodziców oczywiście zapraszamy do wzięcia udziału w takich warsztatach. Na pewno nie wszyscy są perfekcyjni, ale mogą się stać perfekcyjni razem z panią Agatą. Mogą się stać, tak, dobrymi rodzicami. Dokładnie. A jak pani Agata twierdzi, każdy rodzic może być dobrym coachem, więc dlaczego by nie spróbować? Jak najbardziej. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na krótką przerwę. Widzimy się z kolejnym gościem.